Turbo w Polsce jest tylko jeden, Grosicki, ale ja jestem jego przyjacielem. Oglądajcie mnie. To ja, Turbo Kozak. Po wymianie korespondencji składającej się z 17 maili, 15 połączeń telefonicznych, 4 telegramów i 2 rozmów sam na sam, wreszcie jest. Cały na biało, proszę Państwa, to nie jest Prima Aprilis, to jest prawdziwy Turbo Kozak. Sławomir Peszko w Turbo Kozaku. Sławku, nie wiem czy wiesz, ale cały świat czeka na konkurencję połówka w Twoim wykonaniu. Nieprzypadkowo podjechałem taksówką. Nieprzypadkowo będzie połówka. Chociaż wiesz, że do połówki nie siadam. Ale dziś trzeba będzie wziąć do 3. Damy radę. Zobacz, jak się piłeczka cieszy. Hop! Hop. No fantastycznie, no bardzo się cieszę, pobijamy, że... Pobijamy dzisiaj rekord. Rekord? Grosika? No nie, no Turbo jest tylko jeden w Polsce. No tak, masz rację, ale nie masz łatwego zadania, bo ostatnio była Katarzyna Kiedrzynek, bramkarka Paris Saint-Germain. Teraz dobyła 190, ile? 3 punkty? 3 tak, punkty? Tak, tak, no, dobry wynik. No warto było być lepszym. Kobieta, no. Ciężary będą. Ciężary. Żeby nie było, że kobieta mnie bije. Sławku, powodzenia. Los gets. Mago, mago, mago! Się czułem, wczoraj to. Naprawdę? Grosik, ktoś ci podpowiadał? Tak, walcz dystansu. Ulala! Katarzyna Kiedrzynek to samo, brawo ty. Dobra, jedziemy. Brawo ty, 3-3. Dobry bramkarz? O! Czysty bramkarz, czyste rękawice, czyste spodnie. Lepszy niż u nas w klubie. A to nie jest z zawiązywanym oczu? To potem. Ktoś mi, jak to jest, że ja nigdy nie widziałem ciebie strzelającego karnego. Wiesz co? To były jakieś zamierzchłe czasy, pewnie widzę. Strzelałem raz w Poznaniu, Ligę Europy z Azerbejdżanem, nie strzeliłem. A gdzie wtedy strzelałeś? Ale wiesz co zrobiłem? Ustawiłem piłkę nogą, to nigdy się tego nie robi. A widzisz. Trzeba zawsze, trzeba podejść. Zobaczyć, ustawić. Ej, Anna Luzaka, Liga Europy. Dobra, frajerze, dawaj. Sławek, gdzie wtedy strzeliłeś? Powiem ci tak, tak jeszcze nikt bramkarza naszego nie nazwał, ale kiedyś to się musiało wydarzyć. Mówię o poprzednim. Oj, to za to jest chyba kara, co? Mamy następne piłki. Miły z tego początki. Tornado w głowie mam, wiesz o tym, nie? Że powtórka idzie. Widzisz, dlatego nie strzelam, bo albo po rękach, albo złapią. 100% pomyśli teraz, że idzie powtórka, więc obojętnie, który róg jest gol. Nie lubię tych podszeptów. Znam go. A znałeś takie coś, patrz. Ponaddźwiękowa. Ale został? Czekał. Czekał. Którą chcesz stroną? Polska gola czy Polska? Polska gola. Polska gola, oczywiście. Polska gola. Tego wam życzę w Czarnogórze, bo muszą państwo wiedzieć, że do meczu jeszcze krótki okres czasu, ale będzie nam dobrze, Sławku. No mam tyle potencjału w drużynie, że ty ja nic nie widzę. Obyś tam widział więcej. Grzegorz! Sławek! Ready. Wow! Ty, ja karny powinien strzelać. Nie tak, i to w szaliku. Trenerze! Widzi trener to, co ja tu od, robię. To jest ten moment, proszę Państwa, to kiedyś musiało się do końca wyjaśnić. Jak to było z tą taksówką? Ty no stary. To było tak dawno, już nie pamiętam. Ale tak, no... Ostatnio miałem propozycję napisania książki, żeby tak dosłownie dogłębić się do tego, ale... No nie, nie chcę tego robić. To jest temat dla mnie już, powiem ci szczerze, zamknięty. Wydarzyło się, ominąłem euro. Przecierpiałem, żałowałem, ostatnio dostałem czerwoną kartkę, nie wiem, na Lechu, pewnie widziałeś. No, tak. Lekko się zagotowałem, choć mógłbym za to dostać pewnie żółtą, lekki łokieć. Drugą żółtą i też była czerwona. Rozumiem. I też tego bardzo dużo. No jest kara, są konsekwencje, muszę odcierpieć. Nie masz kontaktu z tym taksówkarzem, nie? Niestety nie. Ciężary znowu widzę, ale wiecie, kto to dobry byłby? Adrian Mierzyjewski. No właśnie. No. A bo razem... Graliśmy w Wiśle Płock, ale no, widzę polskie dobre stałe fragmenty wykonywał. No, Sebastian Mila. No, Sebastiana zrobimy, a rozumiem, że Adriana nominuje. Adriana nominuje do kolejnej, naprawdę warto. Jest dobry techniczny zawodnik. Doskonale. Trochę wyłysiał, wygląda... Arab. No.
Dobra, to nie kasujemy, nie? Trenowałeś z Mierzejewskim? Trenowałeś z Milą? Z Podolskim? Z Lewandowskim? Nie. No i efektów? Nie widzę. Brak. O Jezu, ale to była bramka! To jest za 30 normalnie. W powietrzu? Obojętnie! Mówisz, masz. A może następna? Go. Wiatr korzystny. Pada? Pada. Następna, proszę. Niestety muszę cię zmartwić. Grosik miał 3 na 3. Ale 2 na 3 też jest! Wybitnie! Grosik jest tylko jeden. Niestety. Chociaż stety, bo to mój ulubiony kolega, więc... To za ile punktów? To jest bardzo dobre pytanie. Każda poprzeczka płacona po dychu. Po dychu? Za mało? A jak poprzeczka do mnie z powrotem i ja z bani do bramy? 15. Yes! Ale numer, no brawo! 15. Jakieś życzenia jeszcze? Jedziemy dalej, ty. To samo z przewrotki 120, dobitka. Nie, bo mnie ponosi, człowieku. Dobra. Zasady te same. Jezus Maria! No jest konkurencja mojego życia. No wreszcie! Tyle na to czekaliśmy! Czekał cały świat! Czekał Gdańsk, Warszawa, Szczecin, Łódź! Normalnie to robię w 15 minut. No nie, nie, nie! Czy to boisko na twarzy jest za krótkie? Dam radę. I o Jezu, nie! Ale zobacz ten wiatr, człowieku! Normalnie przy stole nie wieje. No muszę jedną zrobić. Dobrze idzie! Tak jest! No to więcej nie robię jak jednej. Pozdrawiam wszystkich moich sympatyków oczywiście, którzy tworzą memy. Śmieję się razem z wami. Mam do tego duży dystans, więc bądźcie dalej tacy kreatywni. Archiwum Mix, czy jest lewa noga, są grapeczki? Próbujemy. Jest to kwestia koncentracji. Pół minutki. Ajajajajajaj! Jest okej, okay, jest okej, okay, ale taki niedosyt lekki zostaje. Strzelenie bramki dodaje mi punktów? 15. Czy chciałbyś coś dodać od siebie, może za ekstra? Ekstra coś? 5 punktów. Krzyżakiem. To jedziemy. Czekaliśmy na Peszkina. 3, 2, 1. Raz. 2. 3. Tak szybko jeszcze nikt nie robił. 14, 15 poszedł! Pazernie krzyżackiem! Pazernie! Krzyżacy! Krzyżacy! Możesz wrócić! Peszkin, możesz wrócić! Jeszcze raz! Krzyżacy! Krzyżacy! Udało się! Uczy pokory ta dyscyplina. Jak się czujesz? Jak po dobrym weekendzie z Grosikiem. Kamil! Trzeba było tyle zlekać, dawać się prosić, nie odbierać telefonów, nie odpisywać. Nie byłem do końca nigdy zdecydowany na to. Widziałem, jak sobie wszyscy dobrze radzą, a ja mówię taki przeciętniak. Nie no, powiem ci, co to zrobiłeś dzisiaj przy poprzeczkach? Kłaść. Nie no, kłaść. Nie, kłaść. Szacunek, nie ma takich rzeczy. Nie, naprawdę, fantastyczny występ sobie na poczki. Dziękuję, mam nadzieję, że państwu się spodoba. Jeżeli nie, to nagramy kolejny, lepszy. O, mamy tutaj taką tradycję dawania prezentów.
Mamy teraz licytację dla naszego redakcyjnego kolegi, którego syn jest bardzo ciężko chory. Czy możemy liczyć na suwenir z... To jedyne, co ja mogę oddać, to koszulkę z meczu reprezentacji teraz. I to jeszcze może z Czarnogórą? No dokładnie. Mam nadzieję, że wystąpię, jeżeli nie, no to oczywiście też koszulka będzie. No bo tam macie zawsze takie, ile kompletów jest? Biorę dwa, także podpisy będą zebrane. Jak na imię dzieciaczek? Kamil. Dla Kamila. I na koniec tylko mam jedną wielką prośbę. Panie taksówkarzu, jakby pan oglądał ten program... Bitte. A, bo to był niemiecki taksówkarz. Ja po niemiecku... Danke. Jak? Schnaps, Grzegorz, brawo. I, a ty po niemiecku? Ty dobrze, tak? Ja tylko słyszałem zawsze Schnella, Peszko, Schnella, ima Weiter. Weiter, Peszko, Schnella, Peszko. Fantastyczny występ Samira Peszki w Turbo Kozaku. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam serdecznie.